Witajcie kochani, witam was w imieniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dzięki Bożej łasce po raz kolejny możemy się spotkać, po raz kolejny możemy czerpać te duchowe Boże błogosławieństwa, które nam przygotował nasz niebiański Ojciec w Jezusie Chrystusie. Kiedy przysłuchiwałem się temu, co dziś było mówione, wiele z tych słów, które w moim sercu pracowały, które chciałem wam powiedzieć, podzielić się z wami, zostały w zasadzie wypowiedziane. Fragment Bożego Słowa, od którego chciałem dzisiaj zacząć, aby go przeczytać, został przeczytany, a pieśń zawierała słowa: a jakże kocham Twój najświętszy Boży dom, ten żywy Kościół z ludzkich dusz. Chwała niech będzie naszemu Zbawicielowi. Padały dzisiaj słowa w modlitwie, słowa dziękczynne, prośby, dziękczynne za święte, żywe słowo, prośby, aby nasze serca były tym właściwym podłożem, tą glebą, która we właściwy sposób przyjmie to słowo, które Pan Bóg dla nas przygotował. Brat Paweł zaczął dzisiaj od zdania: przyszliśmy, spotkaliśmy się, mamy w naszych dłoniach Biblię, mamy Słowo Boże. Przyszliśmy, aby karmić się Bożym Słowem. Dane nam jest Słowo Boże, dany nam jest dar od Pana, święte, żywe Boże Słowo. I tak jak brat Paweł zaczął od pierwszego rozdziału, pierwszych kilku wersetów Ewangelii Jana, to wszystko, co brat Paweł powiedział, ja mogę jedynie powiedzieć na to amen. Chciałbym jedynie może bardziej dodać kilka słów przez te myśli, które w moim sercu pracują, które są. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana, pierwszy werset, tak jak czytaliśmy: na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła. Dalej czytamy: był człowiek posłany od Boga. I 14 werset ostatni: a to Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Oczywiście, tak jak brat Paweł powiedział, Słowo odnosi się do naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na ziemię, pokazał nam najpiękniejsze życie, jakie kiedykolwiek ten świat ujrzał. Tak naprawdę Pan Jezus przez swoje życie, przez swoje oddanie, wierność, posłuszeństwo, miłość, pokazał nam ucieleśnione życie. Tak naprawdę był to praktyczny wymiar Bożego Słowa w życiu na co dzień. Kiedy czytamy Biblię, kiedy czytamy Słowo Boże, tak naprawdę skupiamy się na tym objawionym życiu w Jezusie Chrystusie. Kiedy chcielibyśmy wiedzieć coś na temat pewnych rzeczy, o których sądzi, czy w jaki sposób rozeznaje, czy widzi je Bóg, patrzymy się na życie naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Kiedy rodzą się w naszym życiu pytania, patrzymy się na życie naszego Pana, objawione nam w Słowie Bożym. Tu jest napisane: na początku było Słowo, wszystko przez Nie się stało, w Nim było życie, w Nim było światło. Słowo Boże jest żywe. Niesie życie, niesie światło. Jest jak obosieczny miecz, który oddziela, który powoduje, że mając Boże rozeznanie, duchowe rozeznanie, jesteśmy w stanie oddzielić to, co Boże, od tego, co nieboże. To, co cielesne, od tego, co duchowe. To, co czyste, od tego, co nieczyste. Obosieczny miecz wskazuje również na to, że
po obu stronach jest ostry. Nie możemy zapominać o tym, że on przede wszystkim ma dotykać naszych serc, ma obnażać nasz stan duchowy, a dopiero wtedy, kiedy nasze życie jest poddane Bogu, ono również może być dla innych zachętą i świadectwem. Mówię to dlatego, że być może zapominamy o tym i używamy Bożego Słowa, aby korygować innych. Oczywiście jest to jak najbardziej właściwe, jeżeli jest tylko potrzeba, ale jeżeli chcemy być świadectwem, to Słowo Boże powinno najpierw wykonać pracę w naszym życiu. To jest napisane żywe, niosące światło. Światło, którego ciemność nie jest w stanie ogarnąć. Wszyscy potrzebujemy Bożego Słowa. Gdyby nie Boże Słowo, nie wiedzielibyśmy o wielu rzeczach. Gdyby nie Boże Słowo, nie znalibyśmy doktryn. Gdyby nie Boże Słowo, nie bylibyśmy w stanie podjąć właściwych, słusznych decyzji w naszym życiu. Gdyby nie Boże Słowo, nie byłoby możliwości, aby Boża praca była wykonana w naszym życiu. Mamy ten dar od Pana. Tylko teraz rodzi się pytanie. Dlaczego, kiedy patrzymy się na życie swoje, patrzę się na życie swoje i patrzę się na życie innych, dlaczego przychodzi taki moment, w którym czuję się zawstydzony? Dlaczego inni doświadczają tej łaski Bożej, wzrastają duchowo, są prowadzeni, doświadczają Bożego błogosławieństwa, Bożego pokoju? A ja czasami się zastanawiam, dlaczego nie ma tego w moim życiu, a jest to pragnienie. Chciałbym dzisiaj się odnieść do przypowieści o siewcy i o ziarnie, które było siane. Kiedy przyjmujemy Słowo żywe, otwierając swoje serca, kiedy pozwalamy, aby Duch Święty działał przez swoje Słowo, Bóg może wykonywać swoją pracę. Napisane wsi było powiedziane również, tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby stali się dziećmi Bożymi. Kiedy otwieramy swoje serce, pozwalamy Bogu, aby Jego Królestwo działało w naszym życiu. Jego Królestwo, czyli Jego rządy, Jego panowanie, posłuszeństwo Jego Słowu. List do Rzymian 14:17 mówi: Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Świat będzie nam podpowiadał, czym możemy się radować, ale to jest złudna radość. Prawdziwą radością jest być w miejscu, w którym chce Bóg nas widzieć, być posłusznym Bogu, być poddanym Bogu, być tym, którzy się karmią Bożym Słowem. Kiedy otworzymy 13 rozdział Ewangelii Mateusza, czytamy tutaj przypowieści o siewcy, o sianym ziarnie, o siewcy i o glebach. 13 rozdział Ewangelii Mateusza i od pierwszego wersetu czytamy: A tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad brzegiem morza. I zebrały się wokół Niego wielkie tłumy, dlatego wszedł do łodzi i usiadł, a wszyscy ludzie stali na brzegu. I mówił do nich wiele w przypowieściach i powiedział: Oto siewca wyszedł, aby siać. A gdy siał, niektóre ziarno padły przy drodze, przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły w miejsce skaliste, gdzie nie miały wiele ziemi. Zaraz wzeszły, bo ziemia nie była głęboka, lecz gdy wzeszło słońce, zostały spalone, a ponieważ nie miały korzenia, uschły. Inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zagłuszyły je. Inne zaś padły na dobrą ziemię i wydały plon. Jedne stokrotny, inne 60-krotny, a jeszcze inne 30-krotny. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Wtedy uczniowie podeszli i zapytali Go, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? A On odpowiedział im: Wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego, ale im nie jest dane. Kto bowiem ma, temu będzie dodane i będzie miał w obfitości, a kto nie ma, zostanie mu zabrane nawet to, co ma. Dlatego mówię do was w przypowieściach, bo patrzą, nie widzą, a słuchają, a nie słyszą, ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które mówi: Słuchając, będziecie słyszeć, ale nie zrozumiecie. I patrząc, będziecie widzieć, ale nie zobaczycie. Utyło bowiem serce tego ludu, stępiały ich umysły
i zamknęły swoje oczy, żeby przypadkiem oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, a serce nie zrozumieli i nie nawrócili się, i żeby ich nie uzdrowił. Ale błogosławione wasze oczy, bo widzą, i wasze uszy posłyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło widzieć to, co wy widzicie, ale nie zobaczyli, i słyszeć to, co wy słyszycie, ale nie usłyszeli. Wysłuchajcie więc przypowieści o siewcy. Gdy ktoś słucha słów w królestwie, a nie rozumie, przychodzi zły, porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. To jest ten posiany przy drodze. A posiany na miejscach skalistych to ten, który słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, nie ma jednak w sobie korzenia, lecz trwa do czasu, gdy bowiem przychodzi ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, zgarsza się. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale troski tego świata, ułuda bogactwa zagłuszają słowo i stają się bezowocne. A posiany na dobrej ziemi to ten, który słucha słowa i rozumie je, a on też wydaje plon, jeden stokrotny, inny sześćdziesięciokrotny, jeszcze inny trzydziestokrotny. Pan Jezus wielokrotnie używał przypowieści, używał obrazów. Jest bardzo wiele takich miejsc w Słowie Bożym, które Pan Jezus używa pewnego rodzaju obrazów. Ma na celu pobudzić nasze serca, nasze umysły, zobrazować pewną rzeczywistość. Czasami ta rzeczywistość jest bardziej przerażająca niż, tak jak Pan Jezus mówił o piekle, mówił o ogniu, mówił o robaku, który nie umiera, ogień, który nie gaśnie. Są to miejsca przerażające i Pan Bóg mówił to na pewnej płaszczyźnie ludzkiego rozumu, który może to przyjąć, aczkolwiek są to miejsca znacznie bardziej przerażające. Albo o innych rzeczach, które są wynikiem błogosławieństwa, piękna Bożego życia objawionego. I tutaj również Pan Jezus mówi w przypowieściach. Podaje pewne obrazy. Podaje pewne obrazy, które mają nam przedstawić duchową rzeczywistość. Czytamy o siewcy. Zanim czytamy o siewcy, czytamy: tego dnia Jezus wyszedł nad brzeg i zebrało się wielkie tłumy. Nie wiem, jak dużo było osób, ale były tłumy ludzi. Wśród tłumu tych ludzi, były zgromadzone osoby, które, jak się domyślam, miały różne nastawienie swojego serca na to, co słyszały. Myślę, że były tam osoby, które darzyły w jakiś sposób sympatią Pana Jezusa i przychodziły, aby Go słuchać. Myślę, że były tam osoby, które były głodne, spragnione Bożego Słowa, spragnione Bożego dotyku. Myślę, że były tam osoby, które przyszły tylko po to, aby znaleźć powód do tego, żeby oskarżyć Pana Jezusa, aby złapać Go na słowie. A może były tam takie osoby jak Herod, który chętnie słuchał Pana Jezusa, Jana Chrzciciela. Chętnie Go słuchał. Ale kiedy przyszło doświadczenie, kiedy przyszła próba, kazał ściąć Jana. Znacie tą historię, kiedy sytuacja się dalej potoczyła, kiedy Pan Jezus stanął przed Herodem. Herod chciał, aby Pan Jezus odpowiadał mu na pytania. Pan Jezus już nic nie mówił. Był czas, kiedy Boży głos był słyszalny dla Heroda, ale zatwardził swoje serce. Myślę, że były tam takie osoby. I myślę, że były tam osoby, które naprawdę bardzo potrzebowały tego Bożego głosu. Czytamy tutaj o glebach. A kiedy siał, niektóre ziarno padło przy drodze, przyleciały ptaki i wydziobały je. Kiedy Pan Jezus wyjaśnia to słowo, mówi: gdy ktoś słucha słowa o królestwie, a nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. To jest ten posiany przy drodze. Jest to pewna duchowa rzeczywistość. Pamiętacie historię z ogrodu Eden, kiedy Ewa miała bardzo czytelne słowo, które powiedział do niej Pan Bóg: jeżeli zerwiesz owoc z drzewa, na pewno umrzesz. To było do Adama, oczywiście Ewa słyszała to słowo. I przychodzi zły i mówi: czy rzeczywiście Bóg tak powiedział? Bardzo szybko poddaje wątpliwość prawdy Bożego Słowa. Bardzo szybko zasiewa niewiarę w sercu. Bardzo szybko poddaje pod wątpliwość tego, czy aby na pewno to jest Boże Słowo. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus był ochrzczony, wyraźnie głos z nieba powiedział: to jest mój Syn umiłowany. Kilka wersetów dalej czytamy: czy rzeczywiście tak jest?
Tam jest napisane, jeżeli jesteś Synem Bożym, to rzuć się. Czy rzeczywiście jesteś Synem Bożym? Naprawdę był to głos, który potwierdza tą prawdę? Słowo jest czytane. Słowo jest słyszane. Na różne sposoby możemy mieć kontakt z Bożym Świętym Słowem. Jest pewien duchowy wymiar. Natychmiast przychodzi, aby wybrać to Słowo. Poddać wątpliwość, zasiać niewiarę, zagłuszyć. Inne padły na miejsce skaliste, gdzie nie miały wiele ziemi, zaraz wzeszły, bo ziemia nie była głęboka. Lecz gdy wzeszło słońce, zostało spalone, a ponieważ nie było korzenia, uschło. A posiane na miejscach skalistych to ten, który słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje. Nie ma jednak w sobie korzenia, lecz trwa do czasu, gdy bowiem przychodzi ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, zaraz się gorszy. A posiany na miejsce skaliste jest pewne podłoże, ale to jest taka powierzchowna warstwa. Nie ma korzenia. Jest pewna odpowiedzialność nasza względem słowa, które słuchamy. Tak wiele razy zachęcamy się, aby to słowo, które słyszymy, było pielęgnowane w naszych sercach. Tak bardzo często zachęcamy się do tego, aby to słowo wydawało owoc poprzez pielęgnowanie go, okazanie szacunku, miłości do Boga za to, co dla nas przygotował, za ten duchowy pokarm. Psalm, pierwszy psalm mówi nam o pewnej postawie. Błogosławiony człowiek, który nie idzie z radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana, nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, który wydaje swój owoc w swoim czasie, a jego liść nie zwiędnie. Wydaje swój owoc w swoim czasie, a jego liść nie zwiędnie. Nie ma takiego czasu, który byłby niekorzystny. Wydaje owoc, Boży owoc. Może być inny owoc, prawda? Może być owoc z ciała. Wiemy, jakie są owoce, które rodzi ciało. Ale tu jest napisane, błogosławiony jest ten, który rozmyśla nad Bożym Słowem. Błogosławiony jest ten, który zatrzymuje w swoim sercu Słowo Boże, który je pielęgnuje w swoim sercu. Wydaje owoc w każdym czasie, a jego liść nie więdnie. Boży owoc. Inne padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zagłuszyły je. Posiady między ciernie to ten, który słucha słowa, ale troski tego świata i łuda bogactwa zagłuszają słowo i staje się ono bezowocne. Inna gleba to jest ta gleba, która mówi nam o ludziach, którzy przyjmują to słowo, ale przychodzi potem doświadczenie. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, 13 werset mówi nam o oszustwie grzechu. Można być oszukanym przez człowieka, prawda? Ale można być oszukanym przez grzech. Świat powie, że pieniądze dają radość. Pewnie tak, na pewnej płaszczyźnie. Ułatwiają w życiu. Ale ostatecznie żniwo jest bardzo smutne. Wielu ludzi, którzy ma potężne pieniądze na koncie, odbiera sobie życie, pozbawieni sensu i nadziei. Może diabeł będzie podpowiadał, że pewne rozwiązania będą bardziej korzystne dla naszego życia. Ale nie ma bardziej korzystnego rozwiązania niż posłuszeństwo Bożemu Słowu. Oddanie się Bożemu Słowu. Posiane na dobrej ziemi. Inne zaś padło na dobrą ziemię i wydały plon. Jedne stukrotny, inne 60-krotny, a jeszcze inne 30-krotny. Posiany na dobrej ziemi to ten, który słucha słowa, rozumie je. On też wydaje plon, jeden 100-krotny, inny 60-krotny, jeszcze inny 30-krotny. I tu jest ta gleba, która wydaje plon. Jeden 30-krotny, jeden 60-krotny, jeszcze inny 100-krotny.
poziom naszego oddania jest wynikiem poziomu naszego duchowego życia. To, w jaki sposób podchodzimy, z jaką odpowiedzialnością podchodzimy do Słowa Bożego, z bojaźnią, z szacunkiem, to będzie wpływało na nasz duchowy wzrost, na nasze duchowe życie. A inne wydało plon. Wiecie, jest wiele miejsc, w którym Słowo Boże poucza nas poprzez postawy wielu ludzi i pokazuje nam z jednej strony przestrogę, z drugiej strony zachętę do tego, abyśmy tak żyli. Czytamy o tym, że troski tego świata i ułuda bogactwa zagłuszają słowo. Znamy historię żony Lota. Pamiętacie historię, kiedy żona wyszła, żona Lota obejrzała się za siebie. Jej serce zostało w miejscu, z którego wyszła. Jest to pewne pouczenie dla nas, abyśmy nie byli przywiązani do rzeczy materialnych. Nie chodzi o to, żeby ich nie posiadać, chodzi o przywiązanie. Dlatego Pan Jezus powiedział, kiedy przyjdą dni ostateczne, kiedy przyjdzie Pan, kto jest na dachu, niech nie schodzi do domu. Chodzi o to, żeby nie wrócił po te rzeczy. Chodzi o przywiązanie do rzeczy materialnych. Pamiętacie historię Zacheusza? Wszyscy myślą, że ją znamy, kiedy spotkał Pana Jezusa w swoim życiu. Powiedział, połowę swojego majątku oddaję, a jeżeli komuś wyrządziłem krzywdę, w czwórnosu oddaję. I Pan Jezus powiedział, dziś zbawienie stało się udziałem Twoim. Wiecie, ja wierzę w to, że zbawienie w wymiarze takim, że rzeczywiście doświadczył zbawienia, ale również zbawienie w wymiarze, Bóg uwolnił go od przywiązania do rzeczy materialnych, od miłości do rzeczy materialnych. Tak samo w naszym życiu, kiedy słowo jest siane, niech Bóg sprawi, aby nasze serca były otwarte na działanie Bożego Słowa, aby przykłady z życia wielu były dla nas zachętą do tego, abyśmy podejmowali te kroki wiary. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Kto ma oczy, niechaj patrzy. Kto z nas nie widzi i kto z nas nie słyszy? Oczywiście, jeżeli ktoś z jakiegoś powodu ma uszkodzony słuch z powodu choroby, to ten słuch może być zagłuszony. Natomiast każdy z nas fizycznie posiada możliwość słuchu, ma dar słuchu. Każdy z nas fizycznie widzi, a my oczy widzimy. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pan Jezus w tej przypowieści chce pobudzić serce człowieka. To nie chodzi o to tylko, żeby słuchać. To chodzi o to, żeby słuchać w pewnym wymiarze, który pozwala nam, aby Boże Słowo, praca Bożego Słowa mogła wykonywać w naszym życiu to Boże dzieło. Kto bowiem ma, temu będzie dodane i będzie miał w obfitości, a kto nie ma, zostanie mu również zabrane i to, co ma. 11 werset. Wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, ale im nie dano. Wam dano. Jak myślicie, co było takiego, co wyróżniało uczniów od pozostałych ludzi, którzy też słyszeli słowo, które było mówione? Co było takiego szczególnego? Można by było mnożyć wiele przykładów. Oczywiście ze znakiem zapytania na końcu. Czy byli to wykształceni teologowie, z całym szacunkiem do każdej osoby, która posiada wiedzę teologiczną? Czy byli to ludzie, którzy mieli specjalny przywilej? W Ewangelii Łukasza czytamy, w 3 rozdziale czytamy, w 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem, Herod tetrarchą Galilei, jego brat Filip tetrarchą Iturei i ziemi Trochonu, a Lizaniasz tetrarchą Abileny, za najwyższego kapłana Ananiasza i Kajfasza doszło Słowo Boże do Jana. Co takiego szczególnego wyróżniało Jana, że to do niego doszło Słowo Boże. Pominęło tych wszystkich ludzi, którzy mieli jakieś tytuły, z całym szacunkiem do każdego, kto ma jakiś tytuł. Wielokrotnie w tym fragmencie mowa jest o sercu, serce tego ludu, serce.
wam dano poznać tajemnicę. 51 psalm, 17 werset. W innych przekładach może być 19 werset. Mówi: ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Skruszonym sercem nie wzgardzisz, o Boże. W Księdze Izajasza, 66 rozdział, 2 werset. Mówi: nie patrzę na tego, który jest uniżony, który z drżeniem podchodzi do słowa mojego. Bóg patrzy się na serce człowieka i na jego stosunek do słowa. Kiedy jeszcze z temu się z wami dzieliłem, przeżywałem to, kiedy Noe usłyszał słowo, tam jest napisane: przepełniony czcią i bojaźnią, okazawszy szacunek, oddał Bogu cześć, a następnie wykonał to, co Bóg dla niego przeznaczył. Co takiego wyróżniało tych ludzi? W Ewangelii Łukasza, 18 rozdział, 8 rozdział, 15 werset mówi, że byli to ludzie, którzy szczerym i dobrym sercem przyjęli słowo i pielęgnowali je w swoim sercu. Bóg patrzy się na każdego z nas i Bóg patrzy się na serce każdego z nas. Każdy z nas słyszy słowo. Każdy z nas, kto siedzi, widzi brata, który z tej strony usługuje. I każdy z nas ma pewne nastawienie do tego, w jaki sposób to słowo jest przekazywane. Jaki jest odbiór serca. I czy to Słowo Boże będzie miało możliwość, aby wykonywać tę pracę. Wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego. Posiany na dobrej ziemi to ten, który słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stukrotny, inny 60-krotny, jeszcze inny 30-krotny. Pan Jezus w Ewangelii Jana powiedział: wszystko, co moje, jest Twoje, a wszystko, co Twoje, jest moje. Jest jeszcze jeden fragment tutaj, który mówi, że Pan Jezus na osobności uczniom to słowo wyjaśniał. Chciałbym zachęcić każdego z was, kiedy przychodzimy tu, kiedy karmimy się Słowem Bożym, kiedy je słuchamy, mamy również ten czas prywatny, który Pan Bóg nam daje. Chciałbym, żebyśmy wszyscy byli zachęceni do tego, aby ten prywatny czas był spędzony na takim rozmyślaniu nad Bożym Słowem. Księga Jeremiasza mówi nam: kiedy usłyszałem Twoje słowo, było mi rozkoszą, było go weselem mojego serca, pochłaniałem je. Oczywiście wykonujemy pewne czynności w swoim życiu codziennym. Oczywiście czasami ten dzień jest mocno wypełniony, ale ja wierzę w to, że jest czas na to, abyśmy rozmyślali o tym słowie. Rozmyślanie tego słowa pozwala nam na to, abyśmy zakorzeniali te Boże obietnice w swoim sercu. List do Rzymian 12:2 mówi nam, abyśmy się przeobrażali przez nowy sposób myślenia, przez Słowo Boże, które przeobraża nas. Kiedy przychodzi doświadczenie, ciało będzie nam podpowiadać rozwiązanie, ale kiedy zakorzenione Słowo będzie wykonywało pracę w naszym sercu, to ono nam powie, da nam światło, wniesie życie. Uzdrowi nasze relacje, uzdrowi nasz stosunek do wielu innych rzeczy. Brat w tamtym tygodniu się dzielił, to nie chodzi o pewnego rodzaju powtarzanie jak mantra. To nie chodzi o to, to chodzi o rozważanie poprzez rozmyślanie, korygowanie swojego życia. Apostoł Paweł do Tymoteusza powiedział: Słowo Boże jest nam dane po to, aby nas korygować, aby nas zachęcać, abyśmy mieli to rozeznanie pomiędzy tym, co dobre, a tym, co złe. W pierwszej Księdze Mojżeszowej czytamy, że Pan Bóg oddzielił ciemność od światłości. Pan Jezus, kiedy był ukrzyżowany, oddzielił jednego łotra od drugiego, dobrego od złego. Słowo Boże będzie oddzielać to, co dobre, od tego, co złe. Będziemy mogli duchowo wzrastać. Kiedy otworzymy Ewangelię Marka, 4 rozdział, 21 werset, ja bym chciał porównać te przypowieści.
Może od 20 wersetu czytamy. Ci zaś, którzy zostali posiani na dobrej ziemi, są tymi, którzy słuchają słowa, przyjmują je i przynoszą owoc, jedni 30-krotny, inni 60-krotny, a jeszcze inni 100-krotny. Ponadto mówił im, czy przynosi się świecę, aby wstawiać ją pod korcem albo pod łóżko, czy nie po to, aby ją postawić na świeczniku? Jeżeli miałbym powiedzieć, kim jest dla mnie mój Zbawiciel, to przede wszystkim mój Zbawiciel jest dla mnie ogromną zachętą. Jego życie jest dla mnie wielką zachętą, a Jego Słowo jest dla mnie pokarmem, który daje mi możliwość do tego, aby się ubłogosławić, aby wzrastać. To nie jest pytanie bezpodstawne. Czy przynosi się świecę, aby ją postawić pod korcem? Jeżeli dane jest nam Słowo Boże, światło Bożego Słowa, spojrzenie Boga na pewną konkretną rzecz, to czy teraz zakrywamy to poprzez troskę, poprzez obawę, poprzez przywiązanie? Słowo Boże mówi, nie zakrywamy tego. Wręcz przeciwnie, to światło Bożego Słowa, ono ma świecić, ono ma oświecać, ono po to nam jest dane, ono ma w nas zwyciężać, ono ma przynosić owoce. Czy chowa się je pod łóżko? Przepraszam, może to nie jest dobry przykład, ale kojarzy mi się to z lenistwem. Nie wiem jak wy, ja czasami muszę z tym walczyć. Normalna rzecz, myślę, chodzimy w ciele, możemy być zmęczeni. Ale jest pewna odpowiedzialność, którą Bóg stawia przed nami, w której musimy pokonać również swoją cielesność. Zobaczcie, kochani, że są pewne przykazania w Słowie Bożym, które Bóg chce, abyśmy przestrzegali. I są pewne duchowe prawdy objawione nam, które są pewnego rodzaju przywilejem w naszym życiu. Kiedy Pan Bóg mówi o poście, ja przynajmniej nie znam takiego przykazania, które mówiłoby, że mamy pościć. Ale jest wiele przykładów, gdzie Pan Jezus pościł, gdzie apostołowie pościli, gdzie Pan Bóg pokazuje nam, że jest to przywilej dla dzieci Bożych. Przywilej do tego, aby w poście i w modlitwie umacniać swoje serce wiarą. Umacniać swoje serce w Bożych obietnicach. Kiedy napotykamy na duchowy sprzeciw, pamiętacie tę historię, kiedy uczniowie próbowali wygonić demona zapętanego, ale nie mogli. Pan Jezus mówi, ten rodzaj wychodzi tylko przez post i modlitwę. Oddanie w modlitwie. Oddanie w wierze. Oddanie w słowie. Post jest pewnego rodzaju przywilejem, z którego Bóg chce, abyśmy wszyscy korzystali. Ale są pewne przykazania, o których Pan Jezus powiedział. Nieustannie się módlcie. I wiemy, tak nie chodzi o to, żeby teraz nieustannie powtarzać te same słowa. Bez rozumu. Chodzi o to, żeby wytrwać w modlitwie. Nieustannie trwać w modlitwie codziennie. Macie w swoim życiu takie sytuacje, w których zmagacie się. W których może już tracicie wiarę, nadzieję. Słowo Boże mówi, nieustannie się módlcie. Nie traćcie nadziei. Nie przykrywajcie korcem Bożych obietnic, które są zakorzenione w waszym sercu. Może chaos. Słowo Boże mówi, kiedy Bóg wypowiedział słowo, kiedy Duch Święty zadziałał, Bóg spojrzał na koniec i powiedział, jest piękne dzieło, którego dokonałem. Mamy piękną obietnicę Bożego Słowa. Jest to Filipian 1,6. Ten, który zapoczątkował, dokończy. Jego Słowo wykona swoją pracę. A my wzrastajmy w wierze, w obietnicach Bożego Słowa. Może czas nie wpływa korzystnie. Może wręcz okoliczności, które nas dotykają, nas jeszcze bardziej zniechęcają. Ale Słowo Boże w wielu miejscach zachęca nas. Nie poddawać się. Bóg jest wierny swojemu Słowu. Czasami musimy poczekać. Czas też ma pewien Boży określony cel w naszym życiu. Ma nas umocnić wierze. Sprawić, że będziemy bardziej dojrzali. Bardziej gorliwie szukać Pana. Bardziej gorliwie szukać Jego światła. Bardziej wyraźnie widzieć duchowe rzeczy. Nie zakrywamy tego, co święte. Nie dusimy tego w sobie. Tym bardziej potrzebujemy Bożego światła. Gdzie Pan Bóg stawia na mojej drodze czasami osoby, które zmagają się z takimi rzeczami, które z pokorą mogę powiedzieć, jedyne, czego potrzebuję, to Bożego światła, Bożego rozeznania. Przerasta to pewien sposób ludzkiego myślenia,
I Bogu dzięki za to. Bo Słowo Boże nie jest nam dane po to, abyśmy posiadali pewną teologiczną wiedzę. Musimy znać doktrynę Bożego Słowa, ale po to, aby zostały nam objawione duchowe prawdy. Abyśmy mogli w tym świecie pogrążonym w ciemności świecić światłem, swoim życiem świecić. Nie zakrywamy. 27 werset i 28 mówi: czy śpi, czy wstaje, we dnie i w nocy ziarno wschodzi i rośnie, a on nie wie jak, bo ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Serce, które otworzy się na Boże działanie, może być spokojne. Praca, Boża praca jest wykonywana. Śpi, czy wstaje, Boża praca jest wykonywana. Kiedy myśli serca pragną, aby Słowo Boże było przepełnione, to serce było przepełnione, możemy być spokojni. Jest taki piękny fragment w księdze Izajasza, który mówi: aż do starości, aż do siwizny będę Cię nosił, nie zostawię Cię. Możemy być pewni tego, że Bóg będzie z nami każdego dnia. Możemy być pewni tego, że w każdym czasie będziemy wydawać Boży owoc w naszym życiu. W każdym czasie. To jest pragnienie mojego serca. W każdym czasie wydawać Boży owoc. W chwilach trudnych, w chwilach radości, w chwilach smutku. W każdym czasie wydawać Boży owoc. W księdze Izajasza 26 rozdział 3 werset jest napisane, że Bóg obdarzył pokojem, szczególnym rodzajem pokoju, tego, który polega na nim. Nie wiem jak wy, doświadczam tego. I za każdym razem, kiedy ten pokój przepełnia moje serce, mówię: Boże, chcę w tym miejscu być zawsze. Nie pozwól mi nigdy go stracić. Nie pozwól nigdy, żeby ten duchowy wzrok gdzieś zboczył w innym kierunku, ujrzał coś innego. Coś, co będzie tylko podróbką tego, co jest prawdziwe i rzeczywiste, co święte. Tego, co czyste. Kiedy porównujemy te przypowieści, kiedy porównujemy do tych trzech Ewangelii, te przypowieści o tych ziarnach, które zostały zasiane, o podłożach, o glebach, które są, kiedy te fragmenty rozważamy, to Bóg pokazuje pewien taki proces. Ziarno zostało zasiane. Serce otworzyło się na działanie Bożego Słowa. I zaczyna wydawać pewien owoc, ale przychodzą doświadczenia. Przychodzą próby. Zachęta Słowa Bożego mówi o tym: nie gaście, nie przykrywajcie. Nie pozwalajcie na to, aby to zostało zduszone w was. Rozpalajcie ogień Bożego Słowa. Rozpalajcie ogień Bożego działania w waszym życiu. Nie pozwólcie na to, aby to zostało wam odebrane. Oczywiście nie mówię tutaj o zbawieniu, mówię tutaj o pewnym procesie wzrastania, uświęcania, doświadczania Bożej łaski. Kiedy przyjmujemy to Słowo, Bóg zaczyna pracować w nas. Możemy być spokojni. W 8 rozdziale Ewangelii Łukasza od 17 wersetu czytamy: nie ma bowiem nic tajemnego, co by nie miało być ujawnione, ani nic ukrytego, co by nie dowiedziano i co by nie wyszło na jaw. Uważajcie więc, jak słuchacie. Kto bowiem ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, zostanie mu zabrane nawet i to, co sądzisz, że ma. 21 werset mówi o posłuszeństwie. Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Poprzedni werset mówi: uważajcie, jak słuchacie. Chcemy słuchać z nastawieniem posłuszeństwa Bożemu Słowu, bo wcześniej czy później przyjdzie weryfikacja naszego życia, przyjdzie doświadczenie. Zobaczcie, że 22 werset mówi: pewnego dnia wsiadł do łodzi ze swoimi uczniami i powiedział do nich: przeprawmy się na drugą stronę jeziora. I odpłynęli. A gdy płynęli, usnął.
Zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze i zalewało łódź tak, że byli w niebezpieczeństwie. Podeszli więc i obudzili go, mówiąc: Mistrzu, mistrzu, giniemy. Wówczas wstał, zgromił wiatr i wzburzały fale, a one się uspokoiły i nastała cisza. Wtedy powiedział do nich: gdzie jest wiara wasza? Piotr mówi: aby wiara wasza, aby doświadczenie waszej wiary, które próbuje się tak jak złoto, które wypala się w ogniu, okazało się cenniejsze od tego złota, które jest wypalane. Słyszymy Boże Słowo, otwieramy się na działanie Bożego Słowa i przychodzą doświadczenia i weryfikacja naszej wiary. Niech Pan Bóg okazuje nam łaskę, abyśmy każdego dnia posłuszni Jego Słowu, otwierając się na działanie Jego Ducha, Jego Słowa, mogli każdego dnia wzrastać, doświadczać Bożego pokoju i przejawu Bożego Królestwa. Uczniowie powiedzieli: Mistrzu, giniemy. A On spał spokojnie. Sam się prześwietlam, w jakiej kategorii jestem tych osób, kiedy przychodzą doświadczenia. Czy serce jest spokojne, zakorzenione w Bożych obietnicach? Czy ulega panice, lęk, strach, obawa? Niech Boże Słowo, żywe Słowo, pracuje w naszym sercu. Amen. Amen.